Sponsorem programu jest Mundo, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, spółka z o.o. Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Dziecinnie Proste, który nagrywamy w przedszkolu miejskim numer 13 w Lubinie. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry! A dziś wystąpią? Paweł, Martynka, Milenka, Gniewko, Borys, Michał, Oskar. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki. Czy dzieci wiedzą, co to jest kosmos? Kto chce odpowiedzieć? Ręka do góry. To takie czarne niebo, tam gdzie są planety, tam to miejsce się nazywa Układ Słoneczny. Kosmos to bardzo duża ilość galaktyk. Słońce jest najgłębsze oraz kosmos jest jeszcze fajniejszy niż Słońce oraz nie jest galaktyką oraz jest również nazywanym Układem Słonecznym. W kosmosie jest dużo planet, no i można się tylko tam wybrać na te planety rakietą. Pięknie, a wiecie, kto to jest kosmonauta? Tak, to taki pan, który leci rakietą w kosmos. To kosmonauta ląduje na planetach i je bada. Jeśli chcesz wyjść z rakiety, to musisz założyć hełm, bo w kosmosie nie ma powietrza. To jest taki pan, który może lecieć w kosmos. Kosmonauta to taki ktoś, który prowadzi statkiem kosmicznym i bada różne planety. A czy wiecie, na czym polega praca pilota? Praca pilota trzeba kierować, nie można odpuścić. Praca kosmonauty jest jeszcze większa, ale trzeba sterować rakietą, żeby nie wróciła na Ziemię i nie spadła. Pilot musi kierować rakietą, bo jak nie będzie kierował, to ta rakieta się rozbije. Pilot to taki człowiek, który steruje rakietą, żeby ona się nie rozwaliła albo uderzyła o meteoryt. Pilot to taki pan, jak odwróci uwagę, to może spaść na jakąś planetę albo się rozbić, albo w słońce wpaść. Czy na innych planetach jest życie? Nie. Nie ma, bo na niektórych planetach jest albo za zimno, albo za gorąco. Na innych planetach jest za dużo gazu oraz nie wolno na nie lądować, tylko wolno z kaskiem. Trzeba też mieć, żeby wylądować jakieś tak powietrze, bo tam nie ma tlenu, tak jak na naszej planecie Ziemi. A czy my znamy wszystkie planety i wszystkie galaktyki? Nie. No właśnie, a może tam jest jakieś życie? Nie. Chyba tak. No. Ciężkie pytanie. No dobrze, to kolejne. Czy kosmici istnieją? Jak rozpoznać kosmitę? Nie jest potwierdzone, że kosmici żyją, ale niektórzy kosmonauci myślą, że w innych galaktykach jest możliwość, że żyją. Kosmit to jest taki człowiek, który na przykład nie żyje na naszej planecie Ziemi, ale jest też inny od nas. Na przykład żyje, może być koloru zielonego albo fioletowego. To zależy, czy układ słoneczny, czy nie jest tam za zimno, czy za ciepło. Kosmita wygląda, że ma wielkie czarne oczy, ma długie ręce, wielkie stopy i jest cały zielony. Dlaczego gwiazdy spadają? No bo może
meteoryt się zbił. Wiem, bo one są tak ciężkie, że nawet jeszcze większy by nie wytrzymał. Spadające gwiazdy to tak naprawdę spadające meteoryty i gdy zbliżają się do Ziemi, zaczynają się robić gorące i widać im, jakby miały ognisty ogon. Spadające gwiazdy spadają, bo płoną i już nie mają wyjścia. Jak się zbliżają do ziemskiej atmosfery, to widać, że mają taki ognisty ogon. Spadające gwiazdy to tak naprawdę nie spadają, bo tylko widać, że dniem niebo się przesuwa, bo chmury się przesuwają, bo to jest atmosfera. Na przykład jak jest noc, to gwiazdy tak naprawdę to się przesuwają jak chmury. Co to jest grawitacja? Grawitacja to jest coś takiego, gdzie możemy chodzić albo nie. Grawitacja u nas jest bardzo duża i przez to możemy chodzić na nogach, a w kosmosie jest trochę tej grawitacji, ale jest też mało i tam się unosimy. Wiem, na Ziemi jest dużo grawitacji, żeby nie polecieli do kosmosu. Grawitacja to ściąganie ziemskie. Grawitacja to taki tlen dla kosmonautów, że my na przykład jak wylądowali na Księżycu, to też żeby tam podskakiwali. A czy wiecie, jak duży jest kosmos? Jest taki duży jak niebo. Jest duży, bo nie ma końca. Kosmos jest nieskończony. Wiem, że kosmos jest tak bardzo, bardzo duży, że nie ma nigdy końca, nigdy nie będzie miał końca. Kosmos jest bardzo duży, żeby mieścić w sobie wszystkie planety i Słońce. A co to jest kometa? Kometa to wielkie ciało niebieskie, które składa się z kamieni, pyłu, zamarzniętego gazu i lodu. Gdy zbliża się do Słońca, zaczyna się nagrzewać i topnieje. Kometa to skupisko lodu, pyłu i gazu i kamienia. Kometa jest okrągła i jak spada, to się trochę tak rozpada. Co to jest czarna dziura? To jest taka dziura wielka, jakby pan, który jest w rakiecie, to jakby nie sterował rakietą, to by mógł do niej wpaść i nigdy nie wylecieć. Kosmonauci muszą to ominąć, bo jak wpadną, to już nigdy nie wyjdą i nie zobaczą swojej rodziny. Czarna dziura to gwiazda po wybuchu. Czarna dziura jest podobna do nowych gwiazd oraz do Słońca. Ale jeśli ktoś do niej wleci i rodzina też, to będą mieli swoją rodzinę. Czarna dziura może wciągać wszystko, nawet jakieś duże rzeczy, no już nigdy nie wyjdą. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Machamy wszyscy. Sponsorem programu jest Mundo, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, spółka z o.o.